Bo ja się czuję maleńki jak robak, ale króla nie widzę większym od siebie. Wszyscy będą w mieście? Nie może tak być, że wszyscy lekkim chlebkiem żyli. Trzeba i ciężko pracować. Ziemię to trzeba kochać po prostu, no. Jak mam siedzieć za biurkiem, to ja dziękuję. Ja wolę już być przy świnkach. Ziemia człowieka wydała. Ziemia człowieka zje. Ale za to trzeba ją wielbić. W poprzednim odcinku Irek zawiózł zboże do skupu. W Ełpowie mają kłopoty ze sprzedażą gryki. No ja zaraz ten. Trzeba zobaczyć, czy to się opłaca w ogóle zsypywać. Pan Franciszek meł, nie mielił, meł zboże w starym młynie. Rzadko to spotykane. Złote łany obiegła zaskakująca wszystkich wiadomość. Pan Franciszek zdecydował się sprzedać większość swojej ziemi. Nie ma już sił, a ziemia musi być uprawiana. Jest pewien, że nowy gospodarz będzie dbał o nią tak samo. Geodeci byli już tutaj i mierzyli sprzedaną ziemię. W takim razie, co oznacza ich kolejna wizyta? Cześć. Mierzymy te pola, bo tam zmiana do planu nastąpi. Ten nowy nabywca. No, aż do szosy całej. Aha, tam, no, tam. Po tej stronie. Po tej stronie. To, co kupili. Tak, tak. Bo się tam muszą podzielić. No. Nic nie umiem, widzę ich, ale właśnie oni byli kiedyś już ci panowie tu też. Ale kto to jest, to nie wiem. Ale po co w tej chwili, to nie rozumiem w ogóle. Nie widzę go. Krowy zjadły, siano zwalone, tylko by im włożyć. Franka nie nic, nie wiem, gdzie poszedł. Po co? Pani Franciszka zajęta jest dzisiaj kiszeniem kapusty na zimę. To pana były grunty, prawda, które pan sprzedał, prawda? Tak. W tej chwili ten nowo nabywca zlecił nam pomiar tego. No. My odtwarzamy tą starą granicę, odszukaliśmy stare punkty, które były tam 30 lat temu robione. Jeszcze butelki zostały, te podziemne znaki. No i ten nowo nabywca coś tu będzie planował. Prawda? No. Dlatego zlecił nam ten pomiar. Na pewno w tym celu kupił, żeby coś tam. Tak, prawdopodobnie, no, nie zdradza się ze swoim zamysłem, ale prawdopodobnie będą jakieś zmiany do planu i może to jakaś rekreacja powstanie, może zabudowa. To jest na ten temat, moim zdaniem, to oj Boże, płakać nad tym. Płakać nad tym, że ktoś wykupuje kawał ziemi nie po to, żeby chleb z niej był, tylko po to, żeby na niej leżeć, żeby się na niej bawić. A przecież ziemia nie, chyba nie po to jest, żeby się tylko na niej bawić. No tak, ale to w zasadzie już prawa ekonomii mówią. To jest rola piątej i szóstej klasy, to wiadomo, że
że tu się nic większego nie urodzi. Proszę pana, wszystko można czymś wytłumaczyć. Ale ta cała ekonomia... To my ją tworzymy. Jeżeli komuś zapłacimy 1000 złotych, przypuśćmy, nie mam cukru, za zaśpiewanie jakiejś króciutkiej piosenki, a temu, który cały dzień haro z mokrą koszulą na grzbiecie, damy 50 zł. Pewno to nieekonomiczne tutaj się pocić. Ekonomiczne jest to zaśpiewanie. Ale ludzie z kolei, którzy nie rozumieją, co jest pożyteczniejsze, to popierają to ekonomicznie. Aukcja koni jest zawsze wydarzeniem dla hodowców i handlarzy. Przypomina trochę spotkanie elitarnego klubu. Tutaj wszyscy mogą mówić o koniach w nieskończoność, a nawet kupić niezbędne akcesoria. Córka Ryszarda Szorca, Dorota, odziedziczyła po ojcu koniarską żyłkę. Często przyjeżdża na aukcję, żeby obejrzeć konie wyhodowane w stajni ojca. Słoma z ścian. Ale i ty mojego konia tak nie chciał skarbić. Co ty się przejmujesz? Co za problem? To jest 1,5 roku, jak taki gniadł na staw kolanowy skokowy. Aha, zgięte. Ja on to dawno już ma, nie wiem. Trochę to ma. On na pasowisku już przyszedł z tym. Aha, no to idzie z 1,5 roku, jak on je u was. Długo ma. To nie wiadomo, czy to, ale może wyjść. Operacyjnie go, on tam może wyleczy. Operacyjnie mogą zrobić. Ale on jest taki cieniutki, grubej kości koni. Jak jest dobry źrebak, to go może operacyjnie go wyleczę. Tymczasem ojciec odwiedził przyjaciela, pana Jana, również zamiłowanego koniarza. On ma już po licencji. Tak, teraz 4 lata. To już wymiary ma. Tutaj. Nowy koń w stajni cieszy bardziej niż najnowszy model samochodu. No, to mam nadzieję, że już ty... Żeś ty byle czego nie kupił. No źrebna ze źrebicą. Takie coś. Już to trzeba. Ale to już jest to. Nie, już jest dał. Na wystawę już może iść. No, tak. Spokojna. O, w ruchu. 850 kg. Na pewno. No. Popatrz, przodem tak nie bila. Nie, ale chodzi. Ale ta mała będzie lepsza. Lepsza, mała będzie lepsza, bo już to kupiłem. Już przyjdzie, jak się zawoła. Nie, to jest ciekawy temat. Teraz będziesz miał tutaj odwiedzających sporo. W wieku stołeczek mam, wieczorem sobie siadam, wyczyszczę, popatrzę, już mi się chce żyć. Zakochał, ja cały czas te konie tak się zakochał i to moje utrapienie, i mi zdrowia najadły. I co to człowieka tak ciągnie? A gdzieś ja z nią będę jeździć. Ja wiem, że nie będziesz jeździł. Do bryczki założę, działki, obiadę, jak mi się znudzi, po to kupiłem tylko. Nie, ty tu zaraz o jej się będzie nudzić, to ty coś dokupisz, ja podejrzewam. Słyszałeś, co minister mówił, że dotację zabierze na Ogiery? Jak wystawa była w Warszawie? Słyszałem. No, wie. To na Ogiery, na wszystko zabierze. Ale dobre szły i będą szły jakoś gdzieś. Widok swobodnych, cieszących się wolnością koni jest największą radością dla ludzi, którzy je kochają. Pan Franciszek czuje się oszukany. Sprzedał ziemię przekonany, że dzięki nowemu właścicielowi dalej będzie mogła rodzić chleb. Nikt mu nie powiedział, że w przyszłości jego ziemia stanie się miejscem wypoczynku dla ludzi z miasta. Chcieć wszystko utrzymać, to jest za dużo na jedną ręce. Pani Wanda. Jeszcze jakby nic nie trzymało się. A tu i krowa jest, i cielaki teraz, i to on by sobie nie poradził sam. Ja powiedziałam, że ucieknę do Niemiec. Do Niemiec ucieknę.
A pojadę trochę, jakiego grosza więcej zarobić, pani. No co, mało kobiet jedzie? Bo tu teraz od nas dużo popojeżdżało. Żeby on co tu poradził pani, to ja bym pojechała, by my szybko się odwalili z tego wszystkiego. No tak to nie można nic wie pani. A tak to jakby tego grosza przywiózł trochę razem, to wtedy by się porządziło. Ja strasznie lubię pieniędzy dużo. Nie lubię roztracać. To, co mi potrzeba, najważniejsze kupi, a inne kobiety pani to pójdą, to tak tracą ten grosz. Mi to aż się oczy śmieją. Mówię, jak to można takie grube pieniądze rozmieniać na takie bzdury? No i idą mi tam takie smakołyki takie kupują, jak dla małych dzieci. No kupię sobie, ale takie coś co tańsze jest, a nie takie drogie. Tam jakieś ciastko, jakiś wafelek, jakieś tam ciastko takie, żeby nie drogie było. A jak one idą mi cały milion rozmienia się, patrzę, takie czekolady, takie słodycze. Mówię, mała były dzieci i nie kupowałam takich cudów i wyżyły i wyrosły. A idź pani. Bo oni mierzą tę ziemię, która już jest sprzedana. Mnie ziemi, która idzie na takie głupoty, to żal. Tylko, że co ja jej zrobię? Mnie żal jest tego. Na ziemi ma chleb rosnąć, bo ludzie na świecie z głodu umierają. Pewno, że tak. Chleb jest potrzebny. Ja nie żałuję, no nic nie zrobię. Nic nie zrobię, bo taki jest... Taka ekonomia. Warunki ekonomiczne. Bardzo mądrze ułożone, bardzo dobre. No i ja nie mogę nic zrobić, bo tak, tak naprawdę to uważam, że nie jest to dobre. No ale nie. Pani Franciszka czuje się zawiedziona tak samo jak jej mąż. Ja jeżeli coś mówię, to mówię tylko w tej złudnej nadziei, że może jedno słowo chociaż komuś w sercu zalegnie i coś dobrego da. Dopóki dzieci są w szkole, Ewa Bełpa musi radzić sobie ze wszystkim sama. Kiedy wracają, zabierają się od razu do pracy. Ale czy o takim życiu marzą chłopcy? Jak jest robota, to robimy wszyscy. Przygina się i to równo. Zimową porą można trochę odpocząć. Ale też nie za bardzo, bo to trzeba przy bydłu porobić, też schodzi trochę. Ciężko się robi. Od młodych lat się pracowało, to co ja będę na starość? O tyczce chodził? Nie zostanę. Swój zawód chcę zdobyć, otworzyć warsztat mechaniczny. Wszystko się, co się da, to się zrobi. Gdybym tego nie kochał od maleńkości, to bym to ochrzanił wszystko. Irek. Tylko, że był człowiek przepalony od małego i da się w tym cholerstwie został. Przecież nie musiałem zostać. Mogłem iść tak samo jak starsze rodzeństwo w piernik. No ale chciałem, zostałem, bo lubiałem w tym grzebać. No ale z drugiej strony, no to przecież, kurde, na coś się wypracowało. Przecież to wszystko jakąś wartość ma, no nie? Także myślę, że kiedy to zaprocentuje lepiej, no nie? Ten, co chce robić, to będzie robił. Marek. Ja na przykład jestem młody i muszę być takim optymistą do tego nastawiony, że nie mogę mówić, że będzie gorzej, źle, bo bym się załamał i bym nie widział przyszłości w tym. Ja takim, no zostałem z powołania może do tej ziemi. Ryszard Szorc. To jest takie coś, jak zaczyna się w karty grać. Może na drugi rok lepiej,
może na przyszły lepiej. To jest taki pociąg jakiś, coś, no, trudno jest mi powiedzieć, no, ale tak pociąga. No to tej ziemi. I są straty, ale zawsze jest ta nadzieja, że później będzie lepiej. No, a trudno to zrealizować, to lepiej. Było lepiej, teraz jest trochę gorzej, a może będzie lepiej. Jeszcze trzeba odczekać tych 2-3 lata. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Ja wrócę. Wydawało się nam, że czas najwyższy spróbować pogodzić dwa zwaśnione od ponad 20 lat rody Wełpów i Grali. Zaczęliśmy od wizyty u rodziców Edwarda Wełpy. Czy to aż tak musowo? Telewizja musi nas pogodzić. Ja uważam, że chyba nie. Pani, jak do tej pory oni dużo młodsi ode mnie, ja mam ich godzić, to wie pani co, normalnie, ja nigdy bym nie zgodził się na to. Tak jak pani mówiła, żeby telewizja chciała nas pogodzić, to tak, dzisiaj będziemy rozmawiać. A na drugi dzień to już kurde nie. Na drugi dzień jeden drugiemu, jakby, który się odewróci, to by nóż wsadził. Panie, to nie ma o czym mówić. My z jednej strony jesteśmy. Jeszcze im długo wody upłynie, póki ja im się dam. Długo wody im. Proszę panią, ja tak powiem otwarcie. Oni są wrogowie moje. Ale jakbym widział jej krzywdę, oj, chyba bym nie usiedział tutaj. Nie usiedziałbym. Bo to z twojej strony. Wierzmy pani, chociaż jestem stary. Ale jakby było, już widział jej krzywdę. Faktycznie, to bym naprawdę, że nie usiedział. Lepszy wróg nasz, jak mówi obcy. I ja tak mówię, lepszy kielepczak w nocy, jak Ukrainiec w dzień. Nie, no tak nie, jest, no, tu nie, dobrych gospodarzy to w ogóle nie ma. Jak to jest tutaj? No tutaj nie jesteś dobrym gospodarzem, Kazik jest dobrym gospodarzem. Ale to nie jest to, co by człowiek chciał. Tam jest górze, to jednak odezwał się. Niestety, nadzieja na to, że gościem na 50. urodzinach Ryszarda Grali będzie Edward Wełpa, spełzła na niczym. Widać, zadra w obu rodach tkwi zbyt głęboko. To jest od razu. Rysiek, 100 lat. Do końca świata. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Pan Franciszek musi się pogodzić z tym, co się stało. Zrobił dla swojej ziemi, co mógł. Ciężko przez wiele lat na niej pracował, a kiedy poczuł, że nie będzie już miał sił na dawanie jej życia, sprzedał ją. Te ziemniaki zostały wykopane z tej części ziemi, na której już nic nigdy się nie urodzi. Kopcowanie ziemniaków oznacza, że jesień zagościła na dobre. Czy już wykopi te ziemniaki, to tak się smutno zrobi. Już tak, tak liści upadną z drzewa. To już... No, ale musi to zrobić, bo tak jest. Koli życia, koli czasu, lata, wiosna, lato, jesień, zima. Musi to tak być. Idźcie łąki polałany, odpocznijcie w błogim śnie, zanim wiosna zbudzi się. Odpocznijcie w błogim śnie, zanim wiosna zbudzi się.
kocham jesień. Bardziej jak wiosnę. I po prostu pod tą jesień, no jak nie umiem wypowiedzieć, to proszę panią, podciągam wszystko, bo ona niesie ze sobą wszystko już. Jest mi jej szkoda bardzo. Bardzo. Muszę sobie pomyśleć życzenie i... Pani Stenia uroczyście obchodzi swoje 50. urodziny. Że moim życzeniem to jest to, żebym miała dużo zdrowia. Jak będę miała dużo zdrowia, to będę mieć i przyjaciół, i wszystko, co na świecie. Kasę też. Bo potem w dłuższej w końcu pracuję. Także sobie pozwolę tu przy państwu. Ciekawe, czy mi tak pozwoli w dniu dzisiejszym, ale spróbuję. No dzisiaj kuchnię zapraszam. Moim marzeniem, Boże, i myślę, że to zrobię, bo tak mi się marzy. Ja jak sobie coś wymarzę, coś myślę, że tak chodzę, koło tego chodzę, cholera jasna, ćma. Aż dopinam swego, to pomalutku, nie, nic na wydry, nic na siłę. Ale zacząłeś to nie opowiadać o dyskotekach w takim buchu, że... Ale to chodzi o restaurację w tym i co, i w tym miejscu tam te dyskoteki, hotel. Nie, restauracja, z drugiej strony dyskoteki. A do góry zabudowa. To już hotel. I to w którym przyszłym roku zaczynasz to robić? Panie wójcie, jak mi się uda, to jeszcze w tym roku zacznę. Nie, w każdym razie żarty żartami. Takie są moje marzenia, bo ja muszę pracować przede wszystkim. To jest dla mnie wyrocznią. Dla mnie moje całe życie to jest praca. Ale to tylko pracą, swoją pracą mogę cokolwiek uzyskać. Nic innego, bo... Nikt mi nic za darmo nic nie da. Muszę to wszystko wypracować. Pijemy zdrowie. Stani. Stani. Stani twoje zdrowie. Za realizację marzeń. To są piękne. Życzymy jej dużo szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, żeby zawsze była pełna energii i mogła realizować swoje plany. Odchodzi świat starych wartości przyzwyczajeń. Na ich miejsce przychodzą nowe. Zmiany są nieuniknione. Jaka będzie polska wieś za kilka lat? Czy będzie można jeszcze wtedy powiedzieć: wsi spokojna, wsi wesoła, śpiewać ciebie kto wydoła? Kto użytków, kto twej pracy czuje rozkosz? My, wieśniacy. Tymczasem złote łany zasypiają.